Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Motherfree. Dzisiaj będziemy być może nawet kończyć całą tą przygodę, bo jest to jednak jakby nie patrzeć miejsce, w którym mamy wyciągnąć ostatnią z igieł. Mieliśmy poczekać trochę, zobaczyć czy Flint, że tak powiem, on chciał iść przodem przez tą ostatnią, być może, tak mi się wydaje, jaskinię do tego ostatniego miejsca, do ostatniej igły na pewno. Natomiast nie wiem, ile mamy czekać tak naprawdę i czy faktycznie warto jest czekać, czy nie warto iść mu pomóc. Więc prawdopodobnie zaraz się tam udamy za nim, a was oczywiście standardowo w tym czasie zapraszam do subskrypcji kanału i lajkowania filmu. Oczywiście być może i po obejrzeniu najpierw go, bo przecież dlaczego by nie? Warto dowiedzieć, co się lajkuje w gruncie rzeczy. A dobrze, my idziemy w każdym razie na przygodę, schodzimy po schodkach. Bardzo takich ładnych. Dziwna ta perspektywa troszkę mnie przez chwilę przeraziła. No w każdym razie zobaczmy, dokąd nas ten, te schodki doprowadzą. Mam nadzieję, że z Flintem wszystko ok. Może nie powinienem był mu pozwalać iść pierwszym. Ale wiecie, no to jest ojciec jednak, więc może chciał się wykazać, może uznał, że tak powinien zrobić. I trochę głupio było mi jakby kłócić się z nim pod tym kątem. Czy ja tu mogę? Nie. Zastanawiałem się, czy mogę z innej perspektywy wyjść. I mogę, ale nie mogę w trakcie zmienić. Ok, czyli takie schody. Ciekawe te schody działają, muszę powiedzieć, technicznie. Tak czy siak, no spodziewałem się wielkiego showdownu z naszym bratem, tak naprawdę. Wydaje mi się, że on tutaj gdzieś musi być. Być może dlatego Flint poszedł pierwszy, może próbuje z nim porozmawiać, może próbuje mu przemówić do rozsądku. Kto wie. Pytanie brzmi, na ile Flint wie, co się dzieje w ogóle. No tutaj tylko głębiej i głębiej schodzimy. Zauważcie, że żadnych przeciwników już nie ma. A, właśnie. Fajnie, że nie ma przeciwników, ale jak my stoimy z HP-kami? Kurde, no nie, to tak nie może być, to musimy się wyleczyć. Przecież to się, zaraz trafimy. Ja myślę, że będzie jakieś miejsce do wyleczenia się. Ale czy chcę ryzykować? No nie za bardzo, to jest tak. Ten life up jest 9, kosztuje aż 9. Więc może użyjmy też Keiko do tego life upowania. Tutaj spoko, możemy zrobić tak. Też nie jest tak, że jakoś bardzo chcę być na full kompletnie, ale też wypadałoby w miarę mniej więcej się postarać. Tych PP i tak mamy mniej niż byśmy chcieli mieć faktycznie. Więc ja wciąż mam nadzieję, że tam będzie jakieś miejsce do zregenerowania się. Co to jest? Czy to nie jest przypadkiem Cricket? Nie, to jest w ogóle jakieś rączka od drzwi, co ciekawe. Która sobie właśnie pobiegła, gdy ją dotknęliśmy. Okej, okay. Jest to normalne. A, tam spadła. Właściwie to niechcący ją upuściliśmy. Jezu, przepraszam. To nie jest tak, że chciałem to zrobić, no ale skoro to się już wydarzyło, no to się wydarzyło. Co tu więcej mogę powiedzieć? Tam jest prezencik. Przeciwników tutaj dalej nie ma, co ciekawe. O, jest i żabka. Dobrze, to sugeruje, że coś się może za chwilę wydarzyć. Pytanie, co się może wydarzyć? Tego nie mam pojęcia jeszcze. Się dowiemy prawdopodobnie niedługo. Dobra, idziemy dalej. Tak, oczywiście, że przekażemy pozdrowienia kolejnym żabom. Zawsze to robimy przecież. Jest i kolejne wejście. Jaskinia w jaskini. Chryste panie, co tu jest za prezent? O! Hot spring był! Gorące źródła były w tym pudełku. Rozumiem, że to jest jednorazowe wyleczenie, co? Proszę bardzo, relaksowaliśmy się i to nam pozwoliło odpocząć. Ciekawe, czy możemy znowu skorzystać. Tak! Czyli innymi słowy, to pudełko tutaj będzie przyjmowało funkcję tych gorących źródeł. Okej, dlaczego by nie? To jest jakaś opcja tak naprawdę. Ujej. Tutaj ciemno się zrobiło, to jest bardzo nieprzyjemnie, muszę powiedzieć. Te pioruny wszędzie są troszkę martwiące, chyba pierwszy raz w takim miejscu jesteśmy. Przecież to chyba sytuacja jest taka, że ten smok się tutaj... Ojej, tu są już przeciwnicy. Czy ja chcę z nimi walczyć? Nie jestem pewien. Mam wrażenie, że tylko stracę cenne HP-ki i PP-ki na walkę z nimi. A oni chyba też nie są za bardzo świadomi niczego. Ja tu... Ten jest kurczę kolorowy. Co to w ogóle jest? To jest minerali. Proszę bardzo. Verona minerali? Zwykłe minerali? Nie wiadomo. Proszę bardzo, jakie on ma ataki tak naprawdę? 76, dobra, to nie ma tragedii. Jesteśmy w stanie dosyć łatwo go pokonać. Ciekawe, czy tak naprawdę możemy przebiec po prostu. O, jeszcze poziom dostaliśmy na stei, fajnie. Troszkę będziemy silniejsi. Cup of Life Noodles, super, do regeneracji z stanu, kiedy jest się martwym. Znaczy martwym. Nie tyle martwym, co bardzo zmęczonym, może tak powinniśmy mówić. Jestem tylko ciekawy, dokąd to... Ach, cholera jasna, minerali znowu nas zaatakowało. Ale w sumie, jeżeli znowu wypadnie z nich wskrzeszanko, to ja nawet nie mam z tym problemu. Chyba tym razem na Boniego. Okej, okay. Jak się szybko wygramy tę walkę, to nawet cały damage tutaj nie wpadnie Boniemu. Jakieś 30 tam maksymalnie wpadło. A trochę expa... No nie było prezenciku tym razem, niestety. Mówi się trudno i żyje się dalej. O, tak, one są zdecydowanie za słabe, żeby nas ruszyć, więc możemy spokojnie przez nie przebiegać. Co się dzieje, Boni? Co tam widzisz ciekawego? Kapelusz Flinta, o shit.
To niedobrze, to na pewno nie jest dobry omen całej tej sytuacji, raczej to wróży dosyć nieprzyjemnie. Ale okej, Flint jest, myślałem, że spadł gdzieś być może. Co jest Flint? Co się stało? Po co w ogóle poszedłeś sam, tak naprawdę? Halo? Ten zamaskowany człowiek to Klaus! Stefan, to przecież twój brat, Klaus! Nie wiem, dlaczego on się słucha tego całego Porkiego, ale jako ojciec, ja w końcu znalazłem syna, którego straciłem. Stefan, bądź szczęśliwy, ja w końcu znalazłem twojego brata! No, jakby my trochę o tym wiemy. Ta finałowa igła, Stefan. Upewnij się, że to ty ją wyciągniesz. Ja cię dogonię niedługo, ale nie przejmuj się mną, po prostu pośpiesz się do igły. No dobrze, pośpieszę się do igły, tylko przebiegnę przez ten kurczę labirynt pełny minerałów. Jezus, minerali jego kohorta. We dwójka nas teraz złapali, co mi się mało podoba. 182, no oczywiście walnie nas za 55. A co zrobi ten drugi? Fenomeno! Fenomeno ma elektryczność, ale to nas akurat nie rusza. Gorzej, że... Fuck, gorzej, że on atakuje całą ekipę przy okazji. To mało zabawne jest, trzeba było od niego zacząć jego pokonać w pierwszej kolejności. O, on jest też słabszy. Dużo słabszy niż minerali. Więc nie powinniśmy się jakoś bardzo bać. Pytanie, to jest jakiś prezencik? Co tam jest w nim? Prawdziwy kij. Znaczy, kto może ten kij nosić w takim wypadku? O, to jest pytanie. Może powinienem wejść po prostu w... Nie, żaden sleep mode, żaden sleep mode. Kto ten kij w ogóle wziął? To jest pytanie. Ofensywa na setkę. Może to powinniśmy... Tak, to zdecydowanie stara to musi mieć, okej. Potem parfę damy Boni. Boni daj nam... A czy właśnie Duster daj nam kij z kolei. I elegancko, będziemy teraz dużo silniejsi. Znaczy dużo silniejsi. No dużo silniejsi, Jesus! Wzrost ofensywy... A przepraszam, wzrost pepeków jest gigantyczny, ale wzrost ofensywy też. Więc mega świetnie, to na pewno nam pomoże w tej walce. Real bat, prawdziwy kij. Wszystkie inne, które do tej pory widzieliśmy, były troszeczkę jednak nieprawdziwe. Tak, sztuczne były. Ten z Adidasa, albo z Nike. Nie wiem kto produkuje kije baseballowe. Stop, zatrzymajcie się w tym miejscu. Ojej, pajęczy porki przyszedł? Ogoniliśmy cię w każdym razie, kolego. Nie tak łatwo przed nami uciec jednak, co? Naprawdę nie ma czasu już na żadne zabawy. Nie będę miał ochoty was przepuścić nigdzie dalej. W końcu wy próbujecie dogonić igłę. Ale nie martwcie się. Mój ukochany mały potwór jest już w drodze. Tak jak teraz my rozmawiamy, to on biegnie. A? Potwór? Jego imię to Klaus? Jego imię to było Klaus? To brzmi prawie jak imię jakiejś osoby. Ale teraz to mój robot. Nie ma nawet fragmentu życia wewnątrz niego. To niewolniczy robot mistrza Porkiego. Robi to, co ja powiem i działa zgodnie z moją wolą. To niemalże mój klon. On nie wie nic na temat tego, kim jesteście. To zobaczymy, panie Porki, który nam zablokował drogę w tej swojej machinerii. Myślę, że z nim akurat to powinniśmy się przygotować na jakieś formy defensywy. Więc co on może robić? Czy on będzie miał... Ataki fizyczne czy psy? Ciężko powiedzieć, spróbujemy użyć wszystkiego. Czy jego groundem można walnąć? Mam nadzieję, że można. Spróbujemy mu też osłabić ofensywę. A nasz Boni to niech w niego czaśnie super bombą. Ona się może przyda. 230 to nie najmniej. Ok, ofensywę mu zmniejszyliśmy. PK ground. Mam nadzieję, że nie odbije tego w nas. Nie, i trochę oberwał, co mnie bardzo cieszy. Kontrujemy. Na ile to możliwe, przyspieszmy to kontrowanie. Co zrobi właśnie on w tym momencie? Coś tam wykaszlał. Zmniejszył nam ofensywę i defensywę. Wszystkim zmniejszył. Co za skurczybyk. Strasznie mi się to nie podoba. Czy ja mogę jakoś sobie z tym poradzić? Czy mamy coś, co mogłoby z nas zdjąć te efekty? A to nie jest status ailment tak naprawdę. Więc chyba nie bardzo, ale możemy sobie zwiększyć ofensywę w ten sposób. A Keiko chyba może zwiększyć defensywę. Nie, ona osłabi defensywę jemu, ale to też dobrze. Gift toolsy, zmniejszamy mu defensywę jeszcze bardziej. Boni, jakie masz możliwości działania? Ja nawet nie pamiętam, masz King Burgera, to jest akurat super sprawa. Myślę, że po prostu Boni zaatakujesz. Och, 52. Nie zadziałało Tickle. Nie zadziałało jego, kurcze,
kićkanie, ale już ten w oto sposób magiczny zadziałał. Co Porky zrobi? Okej, okay. No zaatakował najwyraźniej. To zrobił. Zwiększamy sobie ofensywę o 49. No tak, w końcu została na wszystkim obniżona. Musimy też defensywę sobie zwiększyć zaraz. To jest ten problematyczny element. Pozwól, że coś ci wyjaśnię. Nieważne jak bardzo będziesz mnie atakować, ja nigdy nie umrę. Nawet jeśli w jakiś sposób mnie pokonasz, ja i tak nigdy nie umrę. Pewnie tego nie wiedziałeś, co? Ty koleś, no dobra, ale ja nie zamierzam odpuścić z tego tytułu. Co za bohaterem byłbym? Zwiększamy defensywę i ciśniemy dalej... Nie. Ciśniemy dalej groundem. To bardzo dużo pepeków wymaga niestety. Kolejna superbomba? Kolejna superbomba. No i Bonnie atakuje po prostu ręcznie. Już za jakiś sensowny rodzaj ataku. Znaczy w liczbowo. To wyglądało nie najgorzej. Proszę bardzo, dużo obrażeń poszło. My zwiększamy defensywę. Także już wróciliśmy do normy. Być może on znowu zastosuje ten swój cholerny atak, który nas wszystkich osłabi. Psy counter device. Nie zadziałało na Porkim. I Porki coś zrobił przy okazji. Ta stanie nie może przestać płakać. Duster zresztą też. No i Bonnie uniknął tego wszystkiego. Dobra, ale skoro ja wreszcie mogę zaatakować... maszynka na obronę przed PK nie zadziałała, więc chyba mogę to spokojnie zrobić. Tak samo jak mogę PK ground rzucić. I teraz tak, Duster. Bardzo potrzebuje, żebyś nas... O, shit. Akurat nie Duster to musi zrobić. Dobra, Duster spróbuje po prostu obniżyć mu... Ofensywę chyba wybraliśmy. Ale Bonnie ma na pewno Secret Herba, który z tej się przyda. Byśmy mogli spokojnie uciec zaklęcia. Jest i PK Ground kolejny. Proszę bardzo. Trochę tego damage'u wpada na niego. Counter Device nie zadziałało. Okej, okay, to mnie bardzo cieszy. Co Porky zrobił? Nie wiadomo co Porky zrobił. Porky zadał bardzo dużo obrażeń, bo nie mu z jakiegoś powodu. A shit, to działa jednak. Fuck. O, on teraz będzie gadał? Okej, okay, spadek HP-ków się zatrzymał, więc to mnie cieszy. Przebyłem drogę przez czas i przestrzeń tyle razy, a nie postarzyłem, więc nie starzałem się jak normalna osoba. Kto wie, może mam już 1000 lat, a może nawet 10 tysięcy, ale pomimo tego wciąż jestem tym samym dzieciakiem w sercu. Czy to nie jest zabawne? To jest, prawda? Czy to powoduje, że chcesz się śmiać? Czy ty się śmiesz ze mnie? Ej, zatrzymał... Nie zatrzymał, cholera, myślałem, że zatrzymał nam spadek kapeku. Fuck, musimy się wyleczyć. A, nie wiem, czy potrzebuję aż tak bardzo. Nie, dobra, potrzebuję aż tak bardzo. Cholera, po co ja to wszystko teraz robię? Fullowo się potrzebuję wyleczyć. Biorąc pod uwagę to wszystko, to muszę szybko zaatakować. Żebym miał czas się wyleczyć. Psy Counter Device, proszę cię bardzo. Teraz zadziałało, okej, bo nie działało wcześniej, ponieważ jakby... Cały czas nie używaliśmy psa, ale zaraz, używaliśmy PK Ground, a jednak działało, to ciekawe. To nas nie bolało w żaden sposób. PK Ground możemy używać w takim wypadku, ciekawe. Jeśli Smog się przebudzi, to może on zakończyć wszystko i wygasić całe życie. A nawet pomimo tego... nawet wtedy wciąż będę żywy. Ja i Smog będziemy ostatnimi rzeczami, które pozostaną żywe w całym wielkim, szerokim świecie. I ja jestem bardziej niż gotowy na taką możliwość. W moim wiecznym życiu ja zobaczę świat do samego jego końca. Aż do momentu, w którym wszyscy, którzy mnie nie lubią, znikną. Jesus, panie narcyzie. Będzie się nazywać właśnie narcyzem, a nie... Dobra, ja nie używam już żadnych ataków. Jeszcze Bonnie mi tutaj padł. Cholera jasna. No dobra, jak Bonnie padł, to co mogę zrobić? Tylko nie wiem, czy potrzebuję... Mam może... Mam leczenie przedmiotowe, więc nie muszę używać tego, nie muszę używać pepeków. PK Ground działa mimo tego, że on ma na sobie obronę przed Psy, więc chrzanić tutaj po prostu ciśniemy dalej w ten sposób. Rzućmy też w niego super bomb. A może użyjmy leczenia? Niech wyleczmy Keiko, na wszelki wypadek. Keiko teraz też coś zrobi. Właściwie to zrobi bardzo dużo, bo znowu groundem go walnie. Dużo obrażeń to jest. Co zrobił Porky? To atakował, ale my mamy na sobie barierę, więc przy okazji walną siebie. Bonnie jest wskrzeszony, super. No co, to my po prostu jakby przygotowujemy się na jego ataki. Próbujemy się shieldować. I to naprawdę to tyle. Nie wiem, czy counter jest sensowny w tym momencie do zrobienia. Może po prostu shielda zróbmy, a co mi tam? No i dalej PK Ground.
Duster robi dalej swoje. A Boni, ile tam HP-ków uzyska? To jest dobre pytanie. Nie wiem, myślę, że Boni po prostu atakuje. Synak Duster zresztą. Kolejny PK Ground. Robi duże zamieszanie na pewno. O, o! Broki się przewrócił. My jeszcze tutaj shieldowaliśmy. Jak Porki się przewrócił, to jest szansa, że musi się podnieść, na to straci turę. Nie jestem pewien, czy tak będzie, ale jeśli tak, to ja po prostu atakuję teraz. Porki się przewrócił, nie może się ruszać. Dobrze, czyli teraz nie zaatakował już. Dziękuję za to, że bawiliście się ze mną przez cały ten czas, aż do tego końca. Tak naprawdę jestem całkiem fajnym kolesiem. Nie powiecie? Okej, to brzmi jak jego ostatnie słowa, więc może faktycznie to są jego ostatnie słowa. Nie trafiliśmy jako Duster, na litość boską. Porki użył urządzenia do kontrowania. Nie zadziałało, no bo oczywiście cały czas jest przecież skontrowany. O, wow, 145, dużo obrażeń tutaj weszło. Czy to był jego ostateczny atak? Chyba nie. Albo może jednak? Jakieś tam elektryczne widać postrzelanie? Ja nigdy nie umrę. Nigdy. Nigdy nie zostanę pokonany. Ale wychodzi na to, że moja maszyna straciła całą energię w tym momencie. Sta, nie wygrałeś, pamiętaj. Ja schowam się w tym absolutnie bezpiecznej kapsule na jakiś czas. Kiedy jestem w środku, żaden atak nie będzie miał żadnego efektu. Tak sobie myślę, że pewnie wyobrażasz sobie, jasne, nie ma czegoś takiego jak absolutność. Ale jest taka rzecz i to jest właśnie to. Absolutnie bezpieczna kapsuła, co do której musiałem oszukać doktora Andonatsa i też Saturny, żeby zrobił ją dla mnie. Dla mnie! Wszystko dla mnie! Ale ona odleciała. Czy to tak ma wyglądać? A, ona po prostu próbowała się ustawić na nim odpowiednio. Porki schował się w absolutnie bezpiecznej kapsule. I co, i to jest dalej walka? Może my jesteśmy w stanie coś zrobić na zasadzie... My to też dużo HP straciliśmy. Ja bym się, kurczę, zlife-upował tym mocnym life-upem. Spróbujmy PK Ground walnąć, nie jestem pewien, czy to cokolwiek zmieni. Zero. Nawet nie trafił Duster. Nie ma żadnego efektu na Porkim. Żadnego. Ja po prostu nas leczę, bo nie chciałem ryzykować straty kolejki bez sensu. 262 HP-ki do wszystkiego. Dla wszystkich. No nie dokładnie 262, ale około. Absolutnie niebezpieczna kapsuła, absolutnie nic nie robi. To ja to tak przetłumaczyłem. Spróbujemy zrobić pikniaki. Wydaje mi się, że to jest jakaś opcja. Nie wiem, czy cokolwiek innego powinniśmy tutaj robić. Wydaje mi się, że nie ma sensu. Super bomba tu mi chyba nic nie da. Ale przywrócimy pepeków Keiko. Mam, ile mogę przywracać pepeków? Nie tak dużo tak naprawdę. Właściwie to... A, Keiko właściwie to sobie może sama przywrócić pepeki. Teraz o tym pomyślałem. Przecież Keiko ma takie fajne pepekowe zaklęcie. Psy Magnet, dokładnie. Więc sobie użyjmy, a my przywrócimy pepeki Stay. No, bo nie atakuje, no ale co? Powinienem pomochać w sumie. Pomyślałem. Powinienem mu pomochać. O! On nie ma żadnych pepeków w szlak. Nie ma żadnego efektu na Porkim. Wewnątrz kapsuły Porki wystawia język w twoim kierunku. Ponieważ Porki jest schowany wewnątrz absolutnie bezpiecznej kapsuły, walka właściwie jest zakończona. Z definicji. Okej! Okay. Czyli co, niepotrzebnie tylko straciliśmy pepeki i itemy w sumie? No dobra, ale skoro tak, że on jest w tej kapsule, to może by go zamknąć w tej kapsule na wieki i po prostu... Ojej! Tak bardzo jak... zły, jak i stary Porki jest w tym miejscu, trochę czuję dla niego pewnego rodzaju współczucie. To prawda, że ta absolutnie bezpieczna kapsuła, którą Saturnowie i ja stworzyliśmy razem, może ochronić kogoś przed jakimkolwiek zagrożeniem. To jest absolutnie bezpieczna kapsuła. Ale w momencie, w którym do niej wejdziesz, nigdy nie możesz jej opuścić. Naprawdę? Nawet kiedy na zewnątrz absolutnie bezpiecznej kapsuły jest już absolutnie bezpiecznie. Powiedziałem Porkiemu to cichym głosem, że przecież nie powinien używać jej jeszcze. Ale wszystko, co on mógł, co on teraz może zrobić, to żyć na wieczność wewnątrz tej swojej kapsuły. W absolutnym bezpieczeństwie. Kto wie, w pewien sposób może dostał właśnie dokładnie to, czego chciał. Co ty o tym myślisz? Czy to źle, że myślę o tym w ten sposób? Nie, wydaje mi się, że to nie jest złe, mówisz. Ciekawe.
Ja mam jakieś takie dziwne uczucie, że jest. Znaczy, nie jest złe, że myślisz o tym w ten sposób, że dostał to, co chciał. Jakby chciał przeżyć na wieki, to ma na to sposób teraz faktycznie. Chcesz trochę nim poruszać? Nie, jakby to jest bezpieczna kapsuła, więc można sobie ją potoczyć. Uiii! Mogę ją potoczyć też? Korki wystawia język, ale... A czy mogę w nią wpaść, ją popchnąć? Nie, szkoda, myślałem, że będę mógł. Dobra. Niech się Porki dobrze bawi w takim wypadku swojej absolutnie bezpiecznej kapsule. My idziemy dalej po igłę. Ale nasz stan hapekowy nie jest najbardziej kolorowy, mam wrażenie. Jak stoimy z tym wszystkim? To była dosyć trudna walka jednak. Znaczy hapekowo jesteśmy na full w sumie, tylko pepekowo jest gorzej. A pepekowo nie mamy się jak wyleczyć. Co inaczej oznacza, że być może z tym ostatnią walkę będziemy musieli... Przecież jeszcze z naszym bratem musimy wygrać. Coś czuję, że będziemy musieli ją stoczyć używając ataków fizycznych. Co mnie bardzo, ale to bardzo martwi. Ale jest żaba, więc na pewno sobie skorzystamy z niej. Martwię się tym cholernie, bo obawiam się, że atakami fizycznymi no to trochę nam ta walka potrwa. Mamy dużo leczenia na szczęście. O, zaraz, tutaj ta żabka mówi coś innego. Ja tego nie przeczytałem, bo odruchowo myślałem, że ona mówi to co zawsze, więc zapiszmy jeszcze raz. Ona mówiła coś innego. Co ona powiedziała ciekawego? Ja jestem ostatnią żabą w grze. To był taki krótki czas. A jednak wydaje się jakiś dziwny sposób też długi. W każdym razie dziękuję ci za to, że cały czas wspierałeś nas przez całą tę grę. Dla mnie i dla innych żab. Ode mnie i dla innych i od innych żab. Dziękuję. Hop. I jedna pojedyncza łza. Żabce spadła. Jest na szczęście. Są gorące źródła. Prawdopodobnie finalne gorące źródła. Są też epickie te gorące źródła. Zwróćcie uwagę na to, jak one wyglądają. Trochę jak czyjaś twarz. Trochę jak... No, niebezpieczne miejsce w każdym razie. No, przyciskamy się dalej do naszego finalnego momentu. Pośród tych cholernie niebezpiecznych błyskawic. Do miejsca, w którym jest ostatnia igła i już przed nią stoi nasz brat. Jeszcze jej nie wyciągnął, co prawda. Na szczęście. Nie wiem, czemu zajmuje mu to tyle czasu. Ale musimy go powstrzymać. On oczywiście zaatakował od razu piorunem, ale odbiliśmy ten atak bezpośrednio w niego. Nie jest nam w stanie w ten sposób zagrozić. Mamy tą... Przecież Franklin's Badge. Od razu oberwał 185 na dzień dobry, tylko że wszyscy inni od nas nie żyją. Wow. Czy jesteśmy w stanie... Przydałoby się nam wszystkich wskrzesić. Szkoda, że... Nie jestem w stanie... O, mam! To jest wskrzeszenie wszystkich. Więc zobaczmy. Oczywiście nam to nam nic to nie robi, ale ich wszystkich... Proszę bardzo. Chcę poczekać i zobaczyć tak naprawdę, ile oni się faktycznie wskrzeszają, kiedy ja tego użyję. To full? Jest to możliwe? Wow, faktycznie, to jest super zaklęcie. W każdym razie wszyscy żyjemy. On znowu atakuje nas elektrycznością, którą my odbijamy bezpośrednio w niego. Reszta po prostu pada martwa. Okej, coś czuję, że to nie ma znaczenia jakiegoś wielkiego. Nasze próby tutaj atakowania, znaczy wskrzeszenia go, ich, nie są aż tak epickie. Aż tak pomocne. No spróbujemy pikejaki zrobić na najwyższym poziomie. Z jakiegoś powodu Sta nie mógł zaatakować. A on dalej atakuje nas. Cholera jasna, czy to znaczy, że naprawdę nie możemy nic z tym faktem zrobić? Może możemy się tylko life-upować. Za każdym razem. Nie dać mu nas zabić, zobaczmy. Może w którymś momencie znowu walnie piorunem. Jestem bardzo ciekawy tego całego rozwoju sytuacji. 16, leczmy się do full. On znowu atakuje z 87. Nie trafia tym razem, spróbujmy zaatakować, zobaczmy. Z jakiegoś powodu Stan nie jest w stanie zaatakować, okej. On znowu nas atakuje za 104, za 87. My się oczywiście możemy cały czas leczyć z tego. Co też będziemy wykorzystywać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Shield Killer. Nie mamy żadnej tarczy, więc nas to nie rusza. PK Aki! W nas! 632 punkty obrażeń. Co za skurczybyk. W pełni musimy się wyleczyć. Knife up. Zobaczymy, ile tak może. Czy to jest słuszne, co my teraz robimy? Jego pikajaki były naprawdę potężne. O! Zatrzymała się gra. Jeśliśmy dotarli do jakiegoś momentu krytycznego. Może wykorzystał wszystkie swoje zdolności. My wciąż żyjemy, nie pokonał nas.
Stea. Wszystko się rozmazuje i tak zaciemnia, ale my jesteśmy tutaj w stanie może go jakoś wyciągnąć z tego dołu. Tylko, że wszystko znowu nabrało kolorów. Z jakiegoś miejsca słyszysz głos wzywający twoje imię. No fajnie, ale ja się muszę jakoś wyleczyć, kolego. To nie jest taka prosta sprawa. Ale flapujemy się. Ja mam dużo papuków jeszcze. On znowu atakuje. Nie. Słyszę bicie serca. Nie wiem, czy powinien. Nie wydaje mi się, że powinienem atakować. Dalej się lifeupuje. Atakuje mnie kolejny raz. Kolejny. No to jest dosyć problematyczna walka, nie ma co ukrywać. O! Znowu. Wyciemnienie. Strasznie dużo czasu to zajmuje, te wszystkie wyciemnienia. Bez przyspieszenia ich byśmy oglądali przez dłuższą. Klaus. A tu na 100% Flint się odzywa do swoich dzieci, które walczą w tym momencie o to, co stanie się światem. To jest w sumie epicki moment, tak naprawdę. To był... Nie, to był głos Hinały, to nawet nie Klaus. On nie dotarł do zamaskowanego człowieka. Stała użył left upu znowu. On zaatakował za 147, boleśnie. Tym razem to naprawdę już zabolało. Tu już musimy life upa, tego mocnego life upa użyć. Pytanie brzmi... Czy faktycznie nie powinienem nic tutaj ofensywnego robić? Spróbuję rzucić na siebie jakąś może tarczę. Nawet nie tę tarczę, co defense up. Spróbuję na siebie rzucić. 32, może to trochę mi pomoże. 69, 72. Uleczymy się oczywiście w tym momencie znowu. Może mam przedmioty, żebym pepeków nie tracił w sumie. Bo cały czas tracę pepeki. Feather Stick to mi tutaj nic nie daje w tym momencie. Grillowany chicken. Antyczny banan. Może grillowany chicken jednak. Okej, okay, kolejne wyciemnienie. To tym razem się dowiemy. Klaus. Przestań. Nie jesteś robotem Porkiego. Jesteś naszym synem. O! Potężniejsze zakłócenia się zaczęły dziać. Czy Klaus się zorientuje? Tak naprawdę nie mam pojęcia, jak ta gra się zakończy, szczerze mówiąc. Tyle było różnego rodzaju złamanych klisz w tej grze, że nie wiem, czy to się zakończy w taki sposób, jakbym oczekiwał. Zamaskowany mężczyzna rozejrzał się wokół. Astea zjadł chickena. Tylko, że on dalej atakuje. 95, 94. Ten chicken to nam nie za dużo dał. Musimy się wylife-upować na full. On znowu atakuje. 65, 85. To już nie jest tak problematyczne jednak. Mogę zjeść. Nie, antyczny banan to mi nic nie da. No dobra, mogę jedno co mogę zrobić, to mogę się life-upować teraz. Ale za 9, muszę to ostrożnie robić tak naprawdę. No atakuje po raz kolejny. Ja spróbuję jeszcze raz moim life-upkiem. Kolejny atak z jego strony, znów kryt, cholera. Chociaż nie wiem jak go w jakikolwiek sposób choćby zestunować, żeby trochę czasu zyskać więcej. On atakuje po raz kolejny. W sumie, zgardujmy. Nie robiłem tego wcześniej. O, fuck, akurat Aki użył. Sta, uważaj! Flint wskoczył na wprost, odsuwając od ataku Ste. Zamaskowany mężczyzna zadał naprawdę poważne obrażenia Flintowi. I co teraz? Znowu się wszystko zatrzymało. Klaus, proszę przypomnij sobie. Szukałem cię przez tak długo. Bicie serca. W końcu, gdyby był robotem, nie byłoby bicie serca. Znaczy, w innych robotach było, ale cicho tam. Zamaskowany mężczyzna atakował znowu z pikejaki. Jego się nie da powstrzymać. Flint znowu oberwał potężnie. Już nawet nie mógł stać na nogach. Nasze apeki spadają powoli, powoli w dół. Ale czy Flint przetrwa całą tą sytuację? To jest pytanie. Ja próbujemy się znowu wyleczyć. 93 i 94 jednak powodują, że no niestety
Musimy znowu używać silniejszych life-upów. Znowu próbuję pikejaki. Mazem tylko 138. Ciekawe. Zgardujmy się kolejny raz. On atakuje za 48 i za 85. Niestety gard nie jest aż tak wytrzymały, jakbyśmy chcieli, żeby był. Atakował po raz kolejny. 70. 94. Czy ta gra musi się skończyć tym, że nas zabije? O, to jest pytanie. Czy ta walka musi się skończyć naszą śmiercią? Ja bym wolał, żeby skończyła się tym, że ktoś mu przemówi do rozsądku. 204 HP stracone. Ot tak. Gardujemy po raz kolejny. 90. Dużo te ataki są. I 36. 36 na szczęście nie jest taką tragedią. My się akurat wylife-upujemy z tego damage'u. Maskowana nowo atakuje. 74, 86. Jest kolejny element. Udało się do niego dotrzeć. No tam się robi naprawdę ciemno. Klaus. Chyba ciemniej niż kiedykolwiek wcześniej. Może mi się wydaje. Ty i Stea. Jesteście braćmi. Chciałbym, żeby to na niego wpłynęło. O, mamy kolejną zmianę wizualną. Czy to cokolwiek zmieni jednak w walce? Znowu bicie serca. Ja mogę atakować, ale ja nie chcę atakować go. Już tyle wytrwaliśmy w tym momencie, tylko że zaraz nam się skończą, kurczę, life-upy. 135 to bardzo mało. On atakuje znowu. Za 91. Jestem w stanie, kurczę, wszystkich wskrzesić. Będziemy to kosztować strasznie dużo. Nie wiem, czy jest sens to robić w ogóle. Cholera jasna. Mamy bardzo mało życia. Musimy się na full wyleczyć w tym momencie. On znowu z pikejaki nas bije. On zawsze z pikejaki korzysta, jak już czuje, że my się za bardzo leczymy. Czy mogę rzucić mu trivium? Ach, masz, co mi tam. Nie zadziałało w ogóle, oczywiście. To była głupota z mojej strony, kompletna. Bardzo, bardzo głupia sytuacja, którą... Bardzo głupia decyzja, którą podjąłem. Life up. Finalny. Znaczy najmocniejszy. Koleś, ogarnij się. Czy my możemy go zaatakować też raz? O! O kolego tam pomyślałem, to znowu mamy wyciemnienie. Czy... Może... Czy ty mnie słyszysz w ogóle? Ja nie wiem, mi się wydaje, że on cię nie słyszy. Nazywasz się Klaus. Wydaje mi się, że on cię kompletnie nie słyszy. Twoje imię to Klaus. Jesteś naszym synem. To najwięcej słów, odkąd właściwie całą tą sytuację mieliśmy, zaczęliśmy ją. Pom, 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 pom. Patrz na to po prostu, jak czerwone kolorki rytmicznie się przesuwają. No raz, no to trzeba mam zrobić, zaatakować? Czy powinienem zaatakować? Czy to jest dobry pomysł? A, czy jeszcze to nie jest dobry pomysł? A co się stanie? Jak wskrzeszę Keiko. To po prostu ciekawe. On użyje piorunów? Tak. No oczywiście odbijamy w ten sposób jego atak. On i tak wystosowuje później dwa kolejne. Ale czekaj, może to jest jakiś sposób? Może ja go po prostu muszę zmusić do tego, żeby on cały czas używał tego ataku. Tylko że coś mi się nie chce w to wierzyć. No on to co prawda zaatakuje nas, my to odbijemy w niego, ale to niewiele zmienia. To jest mortal damage już w tym momencie. No my się jeszcze zlife-upujemy. A to jest ostatni life-up. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc jestem ciekawy, czy to była głupota, którą teraz podjęliśmy, czy jednak nie. Jedno co mogę zrobić, to w tym momencie spróbować zaatakować w sumie. I nam się nawet to zrobiliśmy. Czy teraz się okazuje, że jednak można było z nim walczyć, a ja nie próbowałem tego walczyć przez cały ten czas? Bo jeśli tak, to trochę jestem smutny z tego tytułu, że tego nie zrobiłem wcześniej. On już w tym momencie tak dużo... O! Mortal damage kolejny. Fuck. Tam mógł być duży błąd przez to, że nie próbowałem z nim walczyć. A z drugiej strony mamy okazję wszystkich tych dialogów doświadczyć. Proszę. Przypomnij sobie. Stea,
Klaus. Znaczy ja pamiętam. Jego trzeba zachęcić. O! Jednak! O mój Boże, wytrwaliśmy to wszystko. Nie wiem, czy to było jakoś zeskryptowane, żeby nas już w tym momencie odpuścić, żeby nam to odpuścić w tym momencie konkretnym, ale... Jesus! Żeby pomyśleć, że zostaliśmy błogosławieni dwójką dzieci naraz. Bo to, że jak się okaże, że jeszcze walka będzie trwała później. Jestem pewna, że oni dokonają niesamowitych rzeczy. Też tak szybko te napisy przychodzą, wolałbym... Jestem też przekonana, że będą się mnóstwo kłócić ze sobą nawzajem. No jak to bliźniaki. Ale też mogę sobie wyobrazić, jak pomagają sobie w momentach, w których tego potrzebują nawzajem. Klaus. Klaus! Bracie! Ista. I ten słonecznik tam po lewej. Taki znaczący. Przypominający o matce tej dwójki. Pewnie będą nam się mylić przez długi czas, zanim podrosną. Pewnie tak, no. Dzieci wyglądają dość podobnie do siebie jednak. Klaus Ista, co? W oryginale w ogóle to jest Klaus i Lukas. Jak myślisz, jak chciałabyś, żeby byli, kiedy dorosną? W oryginale to jest Klaus i Lukas, żeby byli tak mili, jak jesteś ty. To jest anagramem, w sensie to są to same litery. Klaus i Lukas. A, właśnie zamierzałem to powiedzieć. To pewnie rozmowa między rodzicami, niestety ciężko mi określić, kto jest kim. Żeby byli tak mili, tak ciepli, jak ty. Świetnie, więc to zdecydowane. Tak się decyduje o przyszłości dzieci. Mają tak po prostu rosnąć i kropka. Klaus. Niech zgadnę, co będzie kolejne. Stea. Tak jest. Nie chcę tego przesuwać szybciej, bo jest to wzruszający moment jednak na swój sposób. O ile cokolwiek też on zmieni, uczyńcie nas naprawdę dumnymi. No, i albo doprowadzimy do końca świata, albo do wybronienia końca świata, więc ktoś na pewno, że tak powiem, niesamowite rzeczy dokona. Nie wiem, czy o taką dumę wam chodziło. Coś mi się wydaje, że nie za bardzo. Jesteśmy tu już sami w tym momencie, mamy cztery pepeki. Jak ja mam się tutaj... Jak ja mam tu cokolwiek zrobić, tak naprawdę? Stała po prostu zamknął swoje oczy. Mocno. Unik? Zamaskowany mężczyzna zaatakował. Za 14. I przyjrzał się nam dokładnie. Nie chcemy tutaj atakować, po prostu gardujemy. Niech on robi. Stan nie jest pewien, co już ma robić w tym momencie. To dokładnie opis tego, co ja myślę. Zamaskowany mężczyzna zaatakował kolejny raz za 13 punktów obrażeń. Mamy 4 pepeki. Zakrył swoje uszy, chyba nie chce tego słyszeć, co do niego mówią duchy, matki. Być może gdzieś tam krzyczący ojciec. Stan dalej nie wie, co ma robić. Więc po prostu przyjmuje obrażenia. Zamaskowany mężczyzna też zamknął swoje oczy w tym momencie już. Może po prostu nie atakujmy się nawzajem, może po prostu porozmawiajmy. Wiem, że jesteś robotem, ale on atakuje wciąż zamkniętymi oczami, wciąż trafia jednak. Może dlatego, że po prostu stoimy w miejscu. On się przygląda nam. On się nam przygląda, co chcecie ode mnie, co bym zrobił. Ja czuję, że coś jest ode mnie wymagane, ale... A co to jest? Ucieka? Może powinienem uciekać? A może powinienem zrobić trivia card? A zrobię trivia card. Nie przekonało to do niczego zamaskowanego człowieka. W tym momencie już tylko chce się po prostu rozpłakać i nie dziwię mu się w żadnym wypadku. 16 punktów obrażeń. Zamaskowany mężczyzna się nam cały czas przygląda. Czyżby? Bo widzę, że pasek HP-kowy się zatrzymał, znaczy counter. Klaus. Chodź do mamy. Musisz być w końcu tak zmęczony. Chodź tutaj, Klaus. Czy mamy rozumieć, że Klaus faktycznie tak naprawdę jest tylko już maszyną, w sensie pod tym kątem, że tam nie ma w nim życia żadnego? Że on gdzieś tam zmarł? I jeśli tak, to jest bardzo tragiczna historia w sumie. Bardzo
zniszczonej mocno rodziny. Zamaskowany mężczyzna rozejrzał się wokół, jak gdyby czegoś szukał. Upuścił miecz. Tak mi się wydaje przynajmniej. I zdjął hełm, tak! Niespodziewanie, to Lukas, tak. Znaczy, nie żeby to było jakieś zaskoczenie w tym momencie, ale to zdjęcie hełmu jest chyba bardziej symboliczne tak naprawdę. Zamaskowany mężczyzna ściągnął swój hełm, tę maskę. Jego twarz wyglądała zupełnie jak z tej. Ale był to Klaus. I wyrzucił z siebie naprawdę intensywny atak energią elektryczną. Tylko że my mamy tego badża, więc jeżeli w nas to my to odbijemy, no właśnie. Odbiło to uderzenie wprost w niego. Czy on się w ten sposób chce poświęcić? Że to jest jedna rzecz, którą jest w stanie zrobić w swoim obecnym stanie. Przyjął... Oj, śmiertelne obrażenia. To jest chyba jedyny raz w grze, kiedy ktoś przyjmuje śmiertelne obrażenia, a nie my. Klaus potknął się w kierunku Stei. I przytulił go. Objął właściwie, można powiedzieć, bardziej niż przytulił. Stał w końcu przypomniał sobie, jak Klaus kiedyś pachnął. Jak pachnie właściwie. Chyba takie tylko dobitne potwierdzenie, wiecie, że to po prostu jest Klaus mimo wszystko, no nie? To raczej o to tutaj chodzi w tym momencie. Wybacz, że to wszystko tak się skończyło. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłeś być ze mną tuż przed samym końcem. Dziękuję. Tato, wybacz, że cię nie posłuchałem. Ja teraz pójdę tam, gdzie jest mama. Stea, mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotkamy. Żegnajcie. I dziękuję wam. I przepraszam. Ale jestem pewien, że się spotkamy. Jeszcze raz. To był ostatni oddech Klausa. Przynajmniej zginął, tak jak człowiek. Sta, dziękuję. Klaus po prostu za bardzo się pośpieszył. To wszystko. Wybaczysz swojemu zbyt pośpiesznemu bratu, prawda? No dobrze. To jest ten moment. Nadszedł w końcu czas dla ciebie, żeby wyciągnąć ostatnią smoczą igłę. Czy jesteś gotowy? No chyba tak. W końcu do tego to wszystko zmierzało. Zarówno Hinała, jak i Klaus w twoje ręce złożyli swoje przeznaczenie. Uwierz w siebie i wyciągnij tą ostatnią igłę. Nic ostatecznie nie musi być już zapieczętowane. Uczynimy tego mrocznego smoka, który jest zapieczętowany pod ziemią, naszym nowym przyjacielem. Przekaż swoje serce właśnie do tego smoka i módl się z głębi swojego serca do niego. Poproś go o ochronę całego życia na tym świecie. Mnie, wszystkich innych. Znaczy ja i wszyscy, to nie, że on nagle zaczął o sobie mówić, tylko że ja i wszyscy inni, wszyscy sobie wierzymy. Więc teraz po prostu musisz uwierzyć też w siebie. A teraz idź. Smok czeka na przebudzenie. Twoje życie i życie wszystkich tych, którzy wierzą w ciebie. Czy postawisz je na szali i wyciągniesz ostatnią igłę? Tak, do jasnej cholery. Po tym wszystkim, co tu się wydarzyło, nie zamierzam się, kurczę, obracać i iść z powrotem. Za dużo rzeczy zostało poświęconych już. Wyciągamy ostatnią igłę. Smok będzie moim kumplem i wszystko się stanie lepsze. A potem poradzimy sobie z traumą po tym wszystkim, co się wydarzyło. O ile będzie sobie jeszcze z czym radzić.
właściwie będzie miał kto sobie z czym radzić tak naprawdę. Potężne kroki słyszalne. To już standardowe, jakby nie patrzeć, animacja tego, jak się smok przebudza, to już tyle razy słyszeliśmy. Tak, ludzie są troszkę poruszeni, prawda? W końcu nagle dzieje się coś bardzo dziwnego, jakby nie patrzeć. Zwierzątka przebiegają, te wszystkie kosmiczne zwierzęta, które zostały stworzone, jakby nie patrzeć przez, jak rozumiem, przez Porkiego tak naprawdę. Czy to ta nowa jakaś epoka lodowcowa? Nie no, nawet nie wiem jak o tym myśleć. Steroidy zaczynają spadać na ziemię, tornada, pioruny, wulkany, wszystko zaczyna, to przypomina koniec świata w taki faktyczny. To nie wiem, czy to tak miało wyglądać, ale jeśli tak... Znaczy nie popełniliśmy strasznego błędu właśnie. A Claymany jak pracowały, tak pracują dalej. One są prostymi istotami, mają jedno zadanie i starają się dochować go za wszelką cenę. Zamek Osoche, tak? Mi się wydaje przynajmniej, który teraz całkowicie się zawala. Czy to było miasto? To mogło być New York City. Ale wydaje mi się, że to jest zamek jednak. Nie mówcie mi, że to fasad ucieka w tym momencie, bo po prostu już padnę. Dobra, nieważne, nie ucieknie. Próbował, albo próbowali z Imperium Porkiego. Pytanie brzmi, co teraz się stanie tak naprawdę? I ilu ludzi zginęło w tym wszystkim? Bo nie wierzę w to, że nikt nie padł. Niestety, ofiarą tych wszystkich kataklizmów, sztormów, trąb powietrznych. Ale jeśli świat ma się narodzić na nowo, może faktycznie musi najpierw zostać zniszczony. Pytanie, jakim cudem to by się różniło jakoś znacząco od tego, co by się stało, gdyby to Lucas wyciągnął tą igłę, będąc pod kompletną kontrolą Porkiego, bo to mnie ciekawi. W końcu mógł ją wyciągnąć, też posiadał pikejaki. Ale to jest, moi drodzy, zakończenie, jak się okazuje. Nie dostaniemy? A, pytajnik? No właśnie. Jak na to spojrzeć mamy w tym momencie? O! O! Interesujące. Ała, ała, ała. Okej. Okay. Uważaj, gdzie idziesz. Nie widzisz w ogóle, gdzie się wybierasz? No nie widzę, bo ciemno. Wszystko okej. Okay. To nie jest sala sen. To co to jest? To jest cud. Prawdziwy cud. Wychodzi na to, że z wszystkimi wszystko jest okej. Okay. Świetnie, ale jakieś wytłumaczenie? Myślałem, że wszystko się kompletnie... Wszystko kompletnie jest niezniszczone, ale wszyscy są żywi. Jedyny sposób, żeby to opisać, to cud. Czy smok, czy jego odnowienie dało moc całemu życiu? Prawie mnie całkiem przeraziło na śmierć. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie to, co mówią, kiedy mają na myśli kryzys, który łatwo jest... Kryzys, który już minął, łatwo zapomnieć. W każdym razie, wszystko już jest cudnie. Kurde, mi się w to nie chce wierzyć, powiem szczerze. Było całkiem przerażające. To była wręcz definicja słowa przerażające. Idziemy, idziemy. Szkoda, że nie mam bladego pojęcia ciemności, gdzie się poruszam. Hej, powiedz, czy ty jesteś Radek? A, więc wszystko z tobą okej, to super. To się bardzo cieszę, co za ulga. Hej, wszyscy, Radek tam jest, całkiem sobie nieźle radzi. Nie wiem, trochę mnie to sfreakoutowało w tym momencie. Radek! Stała powiedział, że chce się z tobą spotkać. Okej.
Nie mam problemu z tym. Radek, dzięki za wszystko, co zrobiłeś. Mamy nadzieję. I za to, że pomogłeś tej i wszystkim innym. Ten świat mógł zostać kompletnie zniszczony, gdyby nie ty. Dzięki, ale... Tak szczerze mówiąc, byłem całkiem przerażony w momencie, kiedy Stella wyciągał ostatnią igłę. Ale miałem wiarę. Ja też miałem wiarę, bo czułem taki rodzaj strachu tak strasznego, że praktycznie oczekiwałem, że całe moje ciało zostanie rozdarte na kawałki, ale jak widzisz, wszystko jest w porządku. Odzyskaliśmy coś naprawdę niesamowitego. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę przestać płakać tak naprawdę. Łzy cały czas wychodzą z moich oczu. Co to za uczucie? Co to może być? To jest pierwszy raz, kiedy widzę, jak płaczesz, Keiko. Jesteś całkiem urocza, jak teraz tak się przyglądam. Kto z kimś mówi? Chcę coś wiedzieć. Wow, zatrzymaj się, przestań po mnie chodzić. Nawet mol krikety są żywymi istotami przecież, sam o tym wiesz. No może i wiem, ale... Puk. Kto się tutaj tyka w plecy? No zgadnij kto. A tak w ogóle to jestem Wes. I to nie byłem ja. Wes, najtość boską. Jestem Alek. On udaje całkiem niewinnego, ale Wes był tym, który to wszystko zrobił. Jesteśmy jednocześnie żywi i dobrze się miewamy. Czyż nie tak? Kurczę, za szybko klikam te guziki, potem mi unikają mi elementy. Tlen? A, czy my się gdzieś nie spotkaliśmy wcześniej? Ja się nazywam... O, to jest wąż! Nasz linowy wąż. Ja właśnie zastanawiałem się nad życiem w spokoju jako wąż linowy w tym momencie. Jeśli kiedyś... Jeśli wydaje ci się, że to jest trochę smutne, to w takim wypadku porozmawiaj ze mną i powiedz po prostu dzięki. Czy twoja szczęka nas wszystkich uratowała? Żaden zwykły wąż nie mógł tego osiągnąć. Nawet zwykła lina tego nie mogła zrobić. Okej, ta rozmowa trochę się wydłuża. Po prostu... Tak jak to, jakim wężem jestem, też jestem długi przecież. Ale jest mi bardzo miło, że mogłem cię poznać. Radek, prawda? Będę... Cholera, wąż mnie pamięta. Super. Ja będę pamiętać o tym, żeby wyryć sobie to imię w pamięci. W takim wypadku życzę ci nowego, szczęśliwego nowego roku. Ale jest kurde kwiecień, jak to nagrywam. Tam była salsa oczywiście. Hop. No a teraz, kiedy moja praca i zapisywanie gry już jest zakończona... Wydaje mi się, że może gdzieś się osiedlę i zajmę się wychowywaniem małych kijanek. Dziękuję ci za wszystko. Nie, zaraz, to w drugą stronę powinno być. W sensie... O, przewróciłem się. Nawet oni tu są. Przewróciłem się. Nos uderzył w ziemię. To smutne. Może jakoś możemy pomóc? O, jest nasz piesek też. Ja też sobie całkiem nieźle radzę. Tylko czemu to wszystko jest w ciemności? O! Dotknąłeś czegoś, co się tutaj toczyło po ziemi. Jak się tak toczyło, to toczyło się z radością. Czy to nie jest kurka naszego... Nemezis, że tak powiem? Wydaje się, że coś jest w środku, ale nie do końca możesz powiedzieć co. Chyba ktoś nawet bym powiedział. Twoja noga dotknęła czegoś małego i okrągłego. To klamkę do drzwi. Udało ci się dostać. O, Radek! Dzięki! Ja się czuję tak bardzo niesamowicie wdzięczny za wszystko, co zrobiłeś. Dzięki za wszystko. Okej. Okay. Życzyłbym sobie, żebyśmy mogli zawsze zostać razem. Dopiero co się spotkaliśmy, a teraz musimy powiedzieć sobie do widzenia. Czy to End do mnie mówi? Wszyscy ludzie w tym świecie zostali uratowani dzięki tobie. Dzięki, Radek. To było całkiem zabawne, Radek. Się zaśmiał. Spotkajmy się znowu gdzieś. Możemy spotkać się tak wiele razy, jak tylko chcemy. Radek, na litość boską, żegnaj. Jak ten świat w ogóle wygląda? Wygląda na to, że rzeczy się jakoś, że tak powiem, poukładają, ale co z twoim światem? Czy wszystko będzie w porządku? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Ej, inny świecie, bądź dobry dla Radka. To bardzo miłe ze strony tej gry, dzięki. I żegnaj, ale co ja mam zrobić tak naprawdę w tym momencie? Dzięki tak bardzo. Wpadnij jeszcze kiedyś. Dzięki za wszystko. Radek, spotkamy się jeszcze, co nie? Nie zapomnij o nas. Mam wrażenie, że coraz mniej mamy miejsca do poruszania się. Do widzenia. I dzięki. Na pewno mieliśmy dużo zabawy razem. A nawet nikt coś niczego nie powiedział. Ja mogę stąd odejść znowu w sumie. O! Tam była jakaś kropka. Dzięki. O, w końcu. Jezus, to była dziwna sekwencja, muszę powiedzieć.
I odcinek nam się wydłużył i tak do prawie godziny w sumie. Interesujące, co tu się dzieje. Czy teraz wszystkie postacie będą pokazane, które spotkaliśmy? Cast. Okej, to chyba faktycznie będzie koniec. Thomas, Nicole, Lisa, Richie. Lighter oczywiście z Fuelem, pamiętamy ich dobrze. Baden, Low, Bronson, Abbott, Abby, Paul, Linda, Jackie, Betsy, Caroline, Angie, Alec. No kurczę, wszyscy tutaj, którzy byli. Było w zasadzie trochę. Ja to przesuwam szybciej. Nipolit. Najbardziej mnie interesuje, jak dotrzemy do naszej rodzinki w sumie. Mapson, super ważna postać dla nas. Wes Duster oczywiście. Wszystkie przyjacielskie duchy. To dopiero były ziomeczki. Salsa z Sambą oczywiście. Koleś od przedmiotów. Całe DCMC. Oczywiście Keiko przecież. Doktorzy. Pompa, Dry Guy. Ci od wiaterek, Ultimate Shimmer. Ona była silna i trochę przerażająca. Saturny, Leder, który miał tyle do powiedzenia. Wężyk. Wężyk oczywiście jest najważniejszy. Był najważniejszy. Wielu różnych mieszkańców, chyba Newport City, tak mi się wydaje, i nie tylko prawdopodobnie. Myszki, pamiętamy je, też siedziały wtedy przy stole. Dragosy, one były przyjemne na początku. Wszystkie, jak one się nazywali? Zapomniałem, jak oni się nazywali, ale Doria, Lidia, Frygia, Mixolydia, Ionia. Wszystkie żabki, które były w tej grze. Oczywiście Fasad. Poszczególne świńskie oddziały. Szofer, mini porki. Te całuski też tam były przerażające. Zamaskowany mężczyzna. No i oczywiście Blind Hinała, Bonnie, Stea z Klausem. I to oni tak zmierzają we dwójkę. To zobaczyć absolutnie. I ta klamka. Jeszcze oczywiście staw kredyt, no bo to też trzeba. Moi drodzy, co muszę powiedzieć? No, była niesamowita przygoda w świecie Mother Free. Szalona, czasami bardzo dziwna, czasami niesamowicie oryginalna, muszę powiedzieć. Unikająca klisz, gdzie mogła, ale też śmiejąca się z niektórych elementów RPG-ów, które już wtedy, kiedy ta gra powstawała, najwyraźniej były dosyć powszechnie znane. Co skłania mnie do niesamowitych przemyśleń, że wiele rzeczy powtarzamy w różnych grach jednak od tak dawna. I nie jest to niczym złym, tak długo jak się dobrze przy tym bawimy. Historia Mother Free jest historią dosyć szaloną. Zakończenie jest też zakończeniem bardzo nietypowym. I oczywiście dotrzymy jeszcze szybko do końca napisów, żeby zobaczyć, czy nic tam się nagle nie pojawi, jakiegoś niesamowitego. Ale bawiłem się całkiem dobrze przy tym i jestem ciekawy, jak wy się bawiliście przy Mother Free. Więc bardzo was proszę, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobała ta rodzinna, a jednak nierodzinna historia. O, jesteśmy my, hej! Historia. Co wy uważacie na temat Mother 3? Z chęcią się tego dowiem. Tymczasem, moi drodzy, tu prawdopodobnie będziemy się z serią żegnać. Już niedługo, na pewno, rozpoczniemy sobie nową historię na kanale. Myślę, że cokolwiek to będzie, to wam się spodoba. Ja jestem sam zaciekawiony grami, które są mocno fabularyzowane, tak jak właśnie Mother Free było. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na to, co moglibyśmy sobie zagrać, to bardzo was proszę, dajcie znać w komentarzach. Ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, a my usłyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Do usłyszenia, hej!